Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku Horyzontu Zdarzeń chciałbym się z Państwa podzielić swoimi mocno subiektywnymi przemyśleniami na temat konopi. I byśmy uniknęli na początku jakichś terminologicznych nieporozumień, to od razu wyraźnie powiem, że mówiąc konopie, mam na myśli rośliny, które są hodowane z przeznaczeniem bądź przemysłowym, bądź leczniczym. Mówiąc marihuana, mam na myśli konopie, które są hodowane z przeznaczeniem jako używka, zwana przez niektórych narkotykiem. Ja bym się chciał skupić przede wszystkim na temacie konopi, a tym, co mnie zainspirowało do tego, żeby się z tym tematem zmierzyć, jest bynajmniej nie jakoś fajna, tylko wręcz smutna wiadomość przed kilku dni. Otóż kilka dni temu aresztowano w Polsce Jakuba Gajewskiego, to jest jeden z liderów i założycieli ruchu wolnych konopi. Aresztowano go z tego powodu, że sprowadził do Polski 900 gram leczniczego oleju z konopi z Kanady, który to olej... To są tak naprawdę dwie porcje oleju dla dwóch osób ciężko chorych, które mają szansę uratować im życie. Przeliczono te 900 gram oleju na jakąś zawrotną ilość, nie wiem, chyba ponad 1000 dawek, tak jak gdyby był to narkotyk, i postawiono mu zarzut, w efekcie którego grozi mu 15 lat więzienia. Ponieważ jest to taki przykład bezduszności, potwornej bezduszności systemu, który nas gdzieś tam dotyczy i w jakiś tam sposób sankcjonuje, chciałbym o tym powiedzieć i chciałbym powiedzieć w ogóle, o co chodzi z tymi konopiami. W związku z aresztowaniem Jakuba, zresztą 20 kwietnia w Warszawie będzie demonstracja, która będzie zarówno protestem przeciwko aresztowaniu samego Jakuba, jak i w ogóle protestem przeciwko sankcjonowaniu ludzi za posiadanie marihuany. Tu już mówię o marihuanie, a nie konopiach, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polska jest krajem o najbardziej w tej chwili restrykcyjnym w Europie prawie, jeżeli chodzi o posiadanie marihuany, której szkodliwość jako używki jest w tej chwili już także na poziomie świata naukowego kompletnie zakwestionowana i jest w zasadzie oczywistym, że szkodliwość marihuany w porównaniu ze szkodliwością tytoniu, alkoholu i wielu rzeczy, które spożywamy na co dzień, jest praktycznie rzecz biorąc żadna. Ale wróćmy do konopi. Żeby osadzić cały ten temat w jakimś sensownym kontekście, musimy się cofnąć w przeszłość, cofnąć się do czasu, który się zakończył w latach 30. XX wieku. Zapewne często Państwo się zetknęliście z takim znanym powiedzeniem, że historia jest pisana przez zwycięzców. Ja od wielu lat zajmuję się tym tematem historii pisanej przez przegranych i w pewnym sensie w mojej głowie powstaje taki podręcznik historii napisany przez przegranych i powiem Wam szczerze, że jest on szokująco inny od tego podręcznika, który znamy ze szkoły, tego, który został napisany przez zwycięzców. W kwestii konopi podręcznik dla przegranych mówi o tym, że konopie były jedną z najbardziej popularnych upraw rolniczych na całym świecie przez bardzo wiele stuleci. I działo się tak z powodu ich niezwykłej uniwersalności. Z jednej strony konopie rosną praktycznie wszędzie, a z drugiej strony można z nich robić bardzo wiele rzeczy. W zasadzie jedyny temat, w którym konopie są ułomne, to jest jedzenie, ponieważ do jedzenia z konopi się nadaje olej i nasiona, które są w jakimś tam sensie dodatkiem i suplementem diety. Natomiast to, że z konopi można zrobić wszelkiej maści materiały i ubrania, to, że z konopi można zrobić wszelkiej maści liny, sznurki i tym podobne rzeczy, to, że z konopi można zrobić papier. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że większość obiektów, która leży w bibliotekach, przepraszam, właściwie nie tyle w bibliotekach, co w muzeach starych druków, to są druki, które były drukowane na konopiach. One praktycznie nie żółkną, w przeciwieństwie do papieru, który jest robiony z drzewa. Jak wielkim kosztem, to wszyscy wiemy. Proszę pamiętać, że konopie jest źródłem odnawialnym, także jeśli chodzi o papier, więc nie wymaga niszczenia lasu. Nie wiem, czy Państwo wiecie z takich ciekawostek, że słynna Konstytucja Ameryki, która się zaczynała od słów We the People, była wydrukowana na papierze konopnym. I jest tak, że w zasadzie do końca XIX wieku konopie, szczególnie w Ameryce, ale także na świecie, także w Europie, były szalenie powszechną uprawą. W Ameryce wręcz Benjamin Franklin, jeżeli dobrze pamiętam, wygłosił taką tezę, że jeżeli czujesz się patriotą, to musisz uprawiać konopie. Wszystko było pięknie do lat 30. W latach 30. wprowadzono nagle przepis, który nakazywał opodatkowanie wszelkich produktów wytworzonych z konopi. To opodatkowanie miało się odbyć w taki dziwny sposób, że miało się odbyć poprzez naklejanie znaczków. Takiego swojego rodzaju znaczków skarbowych. Ustawa, która wprowadzała to opodatkowanie, powstała w roku 1937, tylko jakimś dziwnym trafem nikt nigdy tych znaczków nie wyprodukował i nikt nigdy tych znaczków nie sprzedawał. I w ten oto sposób w ciągu kilku miesięcy zdelegalizowano ogromne obszary plantacji konopi w Ameryce. I tak naprawdę rozpoczęto wojnę z konopią,
I oczywiście powstaje naturalne pytanie, ale o co chodzi? Z jakiego powodu? Otóż w 1938 roku, już właściwie po tym momencie delegalizacji konopi, pojawił się taki artykuł w Ameryce, który podsumowywał potencjał, który konopie w sobie mają. I wyszczególniono w tym artykule 5000 produktów materiałowych i tekstylnych. Głównie chodziło o materiały i ubrania, w produkcji których konopie odgrywały kluczową rolę. I wyszczególniono 25 tysięcy innego rodzaju artykułów, w produkcji których konopie odgrywały rolę. I to były bardzo dziwne rzeczy, ponieważ były to konopie przemysłowe, były to konopie do celów budowlanych, były to konopie używane do produkcji różnego rodzaju dóbr, które na co dzień używaliśmy w mieszkaniu. Nawet celuloza i dynamit były w tamtych czasach produkowane z udziałem konopi. I w zasadzie już powinniście Państwo być na właściwym tropie. Komu tak bardzo przeszkadzało konopie w tak szerokim wydaniu? Oczywiście chodzi o lobby związane z ropą naftową. Bo współcześnie te 5 tysięcy produktów i te 25 tysięcy, o których wspomniałem, są robione z udziałem pochodnych ropy naftowej. I ci, którzy patrzyli daleko w przyszłość, w latach 30., a byli związani z lobby ropy naftowej, też dokładnie przewidzieli, że konopie są dużym zagrożeniem dla tegoż lobby i dla tegoż przemysłu. W XX wieku zresztą pojawił się drugi, niechętny bardzo konopiom twór, czyli wielka farmacja. O ile w początku wieku XX w zasadzie zastosowanie lecznicze konopi było znane, ale też temat jak gdyby był dużo mniej powszechny i nie było chorób cywilizacyjnych, które mamy obecnie, o tyle w tej chwili, jeżeli chciałbym Państwu przywołać wyniki badań z ostatnich lat, z Ameryki, ponieważ tam ruch legalizacji konopi do celów leczniczych jest ogromny i trwa już wiele lat, to mogę Państwu tylko tak na szybko wymienić, że w tej chwili wiadomo na podstawie badań medycznych, że olej z konopi może być skuteczny w leczeniu takich chorób jak, tu sobie wypisałem, więc pozwólcie Państwo, że przeczytam, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, jaskra, epilepsja, dystorfia mięśniowa, zapalenie stawów, depresja, bezsenność, zapalenie wątroby typu C, cukrzyca, AIDS i różne postaci nowotworów. W sumie w tej chwili się mówi o tym, że jest około 200 jednostek chorobowych, poważnych, ciężkich jednostek chorobowych, wobec których często medycyna oficjalna jest bezsilna, a które daje się leczyć za pomocą oleju z konopi. Tutaj od razu powiem, że olej z konopi nie jest bynajmniej tym samym, co olej z marihuany, żeby tak już powiedzieć na skróty i wprost, można osiągnąć bardzo różnego rodzaju konopie. Ten cały dowcip polega na proporcjach pomiędzy dwoma podstawowymi alkaloidami, które znajdują się w konopiach. Jeden z nich się nazywa THC, drugi nazywa się CBD. THC jest tym składnikiem, który uchodzi za składnik psychoaktywny i wysoki poziom THC w konopiach powoduje, że one się kwalifikują jako marihuana. CBD jest składnikiem, który jest głównym składnikiem leczniczym, i od wysokości i od poziomu tego składnika w konopiach zależy, na ile konopia jest skuteczna jako roślina lecznicza i w zasadzie można wyprodukować konopie, które mają w sobie prawie tylko i wyłącznie alkaloid CBD i mają one swoje znaczenie lecznicze, chociaż praktyka pokazała, że najlepsze efekty lecznicze uzyskuje się z oleju, który jest synergią THC i CBD przy bardzo niskim poziomie THC. Z punktu widzenia użytkowników marihuany, oleum z konopi lecznicze w zasadzie jest kompletnie bezużyteczne. Zacząłem mówić o tym, że wielka farmacja wkroczyła w temat. Wielka farmacja wkroczyła w temat, no bo jak Państwo doskonale wiecie, nowotwór to jest ogromny biznes dla wielkiej farmacji. Nie chcę tego tematu w tej chwili dalej rozbudowywać, ale wiele z Państwa jest świadomych tego tematu. Polecam film o doktorze Burzyńskim, który się nazywa dokładnie w ten sposób Rak, to jest wielki interes, który ukazuje jakby całe kulisy, które rządzą wielką farmacją w kwestii leczenia, czy też nieleczenia nowotworów. W każdym razie wielka farmacja jest taką drugą grupą, która bardzo niechętnie patrzy na jakąkolwiek popularyzację konopi. I to jest drugi powód, dla którego konopie są generalnie rzecz biorąc w tej chwili tępione. Jak Państwo wiecie, takim głównym sztandarowym działaniem związanym z walką z konopiami jest tak zwana War on Drugs, czyli wojna z narkotykami, którą wprowadziła Ameryka za czasów Nixona. I bynajmniej nie po to, żeby walczyć z narkotykami. Po prostu Nixon miał problem z ogromnym sprzeciwem społecznym przeciwko wojnie w Wietnamie. Tak się złożyło, że przeciwko wojnie w Wietnamie protestowała cała kontrkultura, która używała marihuany. W związku z powyższym eliminacja
eliminacja ludzi, którzy palili marihuanę, w zasadzie pozwalała wyeliminować przeciwników politycznych, którzy nie mieli ochoty poprzeć Nixona w jego wojnie w Wietnamie. I stąd się wzięła w ogóle idea wojny z narkotykami, która doszła do tak absurdalnej postaci, jaką mamy w tej chwili, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, znowu z ciekawostek Państwu powiem, że w Ameryce istnieje jeszcze trzecie lobby, które jest bardzo mocno zainteresowane tym, żeby konopie, a szczególnie marihuana, były sankcjonowane, to jest lobby więziennicze. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Ameryce istnieje ogromny przemysł prywatnych więzień. To jest coś, co jest dla nas niewyobrażalne. Tam są prywatne więzienia. Jak ktoś policzył bodajże w 2011 roku z budżetu rocznego przeznaczonego w Ameryce na system penitencjarny, który wynosił 500 milionów, znaczy na system penitencjarny związany z sankcjonowaniem narkotyków, przepraszam bardzo, który wynosił 500 milionów, 400 milionów było przeznaczone na walkę z konopiami, z marihuaną, z ludźmi, którzy palą marihuanę, a tylko 100 milionów było przeznaczone na wszystkie tak zwane ciężkie narkotyki, heroinę, kokainę i tym podobne wynalazki, które wiadomo są dużo większym problemem społecznym niż palenie. W związku z czym w Ameryce na przykład istnieje jeszcze to trzecie lobby, które także jest zainteresowane w tym, by marihuana i konopia, gdyby były tępione, bo nie wiem, też Państwo to pewnie zauważacie, że właściwie w takim dyskursie społecznym to te dwa hasła, marihuana i konopie, się zlewają, a jest to kompletny błąd, bo to są, mówimy o dwóch zupełnie różnych rzeczach. Więc ja znowu chciałbym wrócić do tematu konopi i do tego, że mają one dwa bardzo istotne zastosowania. Zastosowania przemysłowe, o których już po części wspomniałem. Po części wspomniałem, w tym, że tak naprawdę to ja mówiłem o tym, że konopie się nadają do produkcji materiałów, sznurków i tym podobnych rzeczy. Konopie się nadają tak, że są przede wszystkim bardzo fajnym, odnawialnym źródłem energii. Z konopi można robić w tej chwili znakomitą większość rzeczy, które my na co dzień mamy z tak zwanego plastiku, który nigdy nie ulegnie żadnemu rozkładowi ani recyklingowi. Talerze można robić z konopi, meble się robi z konopi, przedmioty codziennego użytku można robić z konopi. Kilka lat temu wyprodukowano w Niemczech samochód z konopi, żeby pokazać, jak wszechstronne zastosowanie mają konopie. Karoseria tego samochodu była z włókien konopi utwardzonych żywicą. Koszt produkcji tej karoserii był wielokrotnie niższy niż koszt produkcji karoserii metalowej. Z oczywistych względów ta karoseria nie rdzewiała, zaś jej wytrzymałość w momencie kolizji była oczywiście wielokrotnie wyższa niż wytrzymałość karoserii blaszanej. W związku z czym konopie są naprawdę produktem uniwersalnym i paradoksalnie świat się zawziął i to w stanie takiej dosyć kuriozalnej prohibicji, jeżeli chodzi o konopie, mieszając to mniej lub bardziej świadomie z tematem marihuany. Jak to jest z tą prohibicją, to można powiedzieć, Państwo wiecie, ja sobie przypominam, że w którymś z dokumentów, nawiasem mówiąc o konopiach, jest taka fajna scena, gdzie jeden z gości prowadzi taką rozmowę z nagrywającym ten film i mówi, wiesz, jak to było z tą pierwszą prohibicją? Na co jego rozmówca mówi, tą alkoholową? Nie, odpowiada ten pierwszy, nie tą alkoholową, tą biblijną. Tam, gdzie było zakazane zjedzenie owoców z drzewa wiadomości złego i dobrego. Aha, mówi, no to jak było? No jak to było? Kto był głównym gliną, który pilnował wtedy całego porządku? Sam Stwórca. Ile miał osób do upilnowania? Dwie. Adama i Ewę. To z tego wyszło, wiemy. Rzeczywiście z prohibicją to mniej więcej tak jest jak z tą pierwszą prohibicją. I oczywiście tak naprawdę podobnie wygląda temat związany z konopiami i z marihuaną, dlatego że podziemie zarówno konopi w tej chwili przemysłowych, przede wszystkim podziemie konopi leczniczych, bo o tym chciałem też powiedzieć, jest ogromne. Nie tylko w Ameryce, także w Polsce. I tutaj też chciałem dojść do takiego wątku, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę. I oczywiście podziemie palaczy marihuany jest ogromne na całym świecie. Taki temat, który wydaje mi się być szalenie istotny, związany z tym tematem konopi przeznaczonych do celów leczniczych. Wielu z Państwu jest zapewne znane nazwisko pana Jerzego Zięby, autora takiej książki pod tytułem Ukryte terapie, która jest ostatnio, no można powiedzieć, hitem alternatywnego internetu i nie tylko alternatywnego internetu. Pan Jerzy Zięba, który działa aktywnie, jest działaczem ruchu związanego, właśnie który walczy o to, żeby jednak legalizować lecznicze właściwości konopi, żeby legalizować możliwość zastosowania oleju z konopi leczniczego, o którym wiadomo w tej chwili, że ratuje życie bardzo wielu osobom, którym oficjalna medycyna podziękowała za współpracę, mówiąc, że nie jesteśmy dla Państwa nic w stanie zrobić. Podkreślam, że chodzi o choroby ciężkie, o choroby związane z układem neurologicznym typu padaczka, Alzheimer
i stwardnienie rozsiane, a przede wszystkim chodzi o wiele odmian nowotworów, które się w tej chwili udaje leczyć olejem z konopi. I pan Jerzy Ziemba podjął taką inicjatywę, o której mówi ostatnio często na łamach niezależnej telewizji NTV, która to inicjatywa polega na tym, że dąży do tego, żeby założyć w Polsce, oczywiście legalnie i oficjalnie, plantację konopi, której celem jest pozyskiwanie oleju do celów leczniczych. Chciałby, by ta plantacja była prowadzona według wszelkich rygorów medycznych i naukowych, by była pod pełnym monitoringiem, by skład tego oleju był badany, by wyniki używania tego oleju były testowane. Jest to bardzo cenna inicjatywa, która się pojawi za czas jakiś, prawdopodobnie na jakiejś platformie finansowania społecznościowego. Ta inicjatywa się nazywa Polacy dla Polaków i w zasadzie ma potencjał dotknięcia całego kraju, bo nikt z nas nie wie, w którym momencie temat ratowania się z ciężkiej choroby poza systemem oficjalnej medycyny może dotyczyć nas albo kogoś z naszych bliskich. Zresztą w tej chwili także na platformie finansowania społecznościowego Polak Potrafi jest wystawiony taki projekt nagrania dokumentu, filmu dokumentalnego, który się będzie nazywać, jeżeli dobrze pamiętam, Podziemie Nadziei, który ma dokładnie ukazywać polskie podziemie ratowania się z ciężkich chorób za pomocą oleju z konopi, oczywiście nie do końca legalnie, jak się okazuje, sprowadzonego do naszego kraju. Ten projekt znajdziecie Państwo na platformie Polak Potrafi, on chyba będzie tam do końca maja. Tam nie jest jakaś wielka kwota do zebrania, bodajże 15 tysięcy, większość tej kwoty jest już uzbierana. No dzieje się bardzo dużo jak gdyby w tym temacie i chciałbym zwrócić Państwa uwagę właśnie na to. To znaczy, po pierwsze, chciałbym, żebyście mieli w swojej świadomości, że konopie i marihuana to są dwie różne rzeczy i można mieć różny stosunek do palenia marihuany, ale moim zdaniem nie można mieć różnego stosunku do zastosowania konopi jako lekarstwa, tudzież do zastosowania konopi w wymiarze przemysłowym, bo tutaj w zasadzie nie ma o czym dyskutować. Wiadomo, że i jedno i drugie działa. Jedno i drugie działa z korzyścią i z pożytkiem dla wszystkich, którzy z tego korzystają. I to jest jedno, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Drugi, na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to oczywiście właśnie inicjatywa pana Jerzego Ziemby. Żebyście się tym pointeresowali w internecie, jak wpiszecie Jerzy Ziemba, to znajdziecie jego wykłady i jego wypowiedzi na NTV. Gorąco namawiam, śledźcie ten temat i wspierajcie ten temat, bo leży to w naszym wspólnym interesie. I trzeci wątek, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę, 20 kwietnia 2015 roku w Warszawie będzie demonstracja w obronie Jakuba Gajewskiego. I nawet jeżeli nie macie ochoty zabierać, tak powiem, zajmować stanowiska w kwestii legalizacji marihuany jako używki, to na pewno warto pomyśleć o tym, że powinniśmy bronić ludzi, którzy próbują ratować życie innych ludzi, nawet jeżeli jest to gdzieś tam na pograniczu prawa w tym pięknym kraju, w którym żyjemy. Dziękuję bardzo.